Wychodzi na to, z tego co mi napisaliście na czacie. Dosłownie ile minut temu? 18 minut temu Vati wrzucił film o lore z Shadow of the Erdtree i nie wiem jak wy, ale ja czekałem mocno na ten film. Bo oczywiście były jakieś filmy innych twórców, ale zawsze się czeka na tego największego z twórców, tak mi się wydaje, który zawsze to info, wydaje mi się, najlepiej skleca. Plus, nie wiem jak wy, ale ja lubię głos Vatiego. On jest taki bardzo kojący, bym powiedział, nie? Bardzo dobrze się go słucha, więc no zobaczmy. Ja nie jestem pewien, szczerze mówiąc, tego, co się do końca wydarzyło w DLC, bo wydaje mi się, że też nie do końca zrobiłem wszystkie questy. Tego jestem prawie, że pewien. Więc jestem ciekaw, ile mi ominęło, jeśli chodzi o questy, ile ja rozmów całkowicie w ogóle nie słyszałem. Wiem, że na przykład, tak jak ja miałem walkę przed ostatnim bossem, a propos, będą spoilery dla tych, którzy się nie spodziewają. Jeśli gadamy o lore, no to będą spoilery. Przed ostatnim bossem ta walka z NPC-ami, ja miałem 3 na 3, że tak powiem, a wiem, że można mieć nawet 5 na siebie. Dzień dobry! Dzień dobry, Kaizen, siemanko, witam rajdowiczów. Dobry wieczór. Siemanko, ludologiczna koszulka, dokładnie tak. Dzisiaj ludologiczna essa i będziemy właśnie oglądać sobie film na temat lore z DLC Elden Ringa, bo ja mówię, ja nie jestem pewien, czy ja dobrze zrozumiałem, czy ja wszystko usłyszałem, co miałem usłyszeć. Także jeśli rajdowiczów to interesuje, to możemy razem wszyscy posiedzieć. Film trwa 35 minut, więc ja się nie zdziwię, jak my go do 1,5 godziny przyciągniemy, nie? Wczoraj niechcący się udało. Jesteście poradanie. O proszę, no to zajebiście. To nie wiem jak u was, jebać radana. Nie wiem jak u was z questami było na tym, na waszym kanale, u Kaizena, ale u mnie ja questów chyba wszystkich nie zrobiłem. Więc nie mam pojęcia, jak to się wszystko skleja. Coś tam czytałem z itemów. Coś tam starałem się zrozumieć z rozmów, ale strzelam, że moje wszystkie domysły nie były zbyt dobre. Tak jak zazwyczaj nie są, więc włączam sobie napisy i posłuchajmy, co ma Vati do powiedzenia po tym w sumie już tygodniu, tak? Już tydzień ponad po premierze DLC jest. Od początku. I'm willing to bet that as soon as you entered this place, you knew that we were going to get some answers in the shadow of the Erdtree. And we have. There are satisfying revelations regarding Queen Marika, and Mikala, and the Omen, and dragons, and the gods. We even now know what Melania whispered to Radahn in this scene, before her scarlet flower bloomed in Caelid. Ja nie wiem. Ja nie słuchałem, co ona... Gdzie to było powiedziane? Wiem, że chyba ktoś z was na czacie mi powiedział w którymś momencie, że podobno wiemy właśnie, co powiedziała Malenia Radahnowi na uszko, ale ja nie wyłapałem tego całkowicie. This video will only scratch the surface. It's just an overview, a teaser of new revelations and the foreshadowing of a deeper analysis to come. So, let's get into it and this time, let's begin at the end. After you defeat the final boss, promised consort Radahn, on your 400th attempt, you can read the remembrance of a god and a lord, which states, in their childhood, Mikala saw in Radahn a lord, his strength and his kindness that stood in stark contrast with their afflicted selves. The cutscene that plays here is a memory. W ogóle zauważyliście, nie wiem czy zauważyliście, wczoraj mi Saturus powiedział, że po walce z Radahnem, jak się cofnie do tego, tak, rączki muszą szwędzieć, jak wrócicie po walce z Radahnem, tam do Tioliera na dół, tam gdzie była Trina, tam gdzie biliśmy się z tym jednym z bossów, z tym na koniku białym, to tam się podobno dostaje czapkę nową, która jest kwiatkiem Triny, która daje chyba 6% więcej many, więc co się po przejściu gry, coś się dalej dzieje w tym świecie.
Ja z góry założyłem, że okej, zabiłem Redana, zobaczyłem filmówkę GG i koniec, nie? A tam coś jeszcze jest, więc jestem ciekaw, ile tych rzeczy, które są jeszcze później, po przejściu, po zabiciu Redana, po filmówce, którą właśnie zobaczyliśmy, ile się jeszcze zmienia i co można jeszcze zobaczyć po przejściu. Bo ja całkowicie olałem to, nie? Zacząłem szukać innych rzeczy po prostu, które mogłem ominąć. Dostaję, bo Trina mówi ci zabić Michele. No właśnie, bo Trina powiedziała, że zabij Michele, nie? A ja to całkiem zapomniałem o tym po prostu. Tak mi się wydaje. Po prostu zapomniałem. I nie wróciłem do niej, żeby zobaczyć, co się dzieje dalej. And so Michele made his heartfelt wish that Radahn would one day be his king consort. Now, this ending and the reappearance of Radahn has received a lot of early criticism, but I think this encounter does go a lot deeper than some people are giving it credit for. For example, a jest więcej zakończeń niż jedno? Czy to jest jedyne, jakie jest w ogóle? Bo to jest to, co ja też widziałem, ale nie wiem, czy jest więcej zakończeń, tak jak było w podstawce, czy da się do innego zakończenia w jakiś sposób dojść, czy nie? We're hearing about Mikula's side of the vow in this scene and about what Mikula wants. But what about Radahn? What was his part of the vow? What did he... To, że Malenia nie ma żadnego dialogu po zabiciu Radahna i Mesmer. No właśnie, wiele osób troszeczkę jest zawiedzionych, bo na przykład jeszcze zanim DLC wyszło, to wiele osób mówiło, że okej, okay, ja specjalnie kończę granie moje przed spaleniem w ogóle Erdtree, przed tym, po zabiciu Fire Gianta, że nie gadamy z Meliną, nie palimy sami drzewa ani nic. Specjalnie nie robili tego, specjalnie nie zabijali Moga, specjalnie nie zabijali Maleni, specjalnie nie robili zakończenia, żeby zobaczyć, czy coś nowego będzie w podstawce zmienione, nie? I niestety chyba zero. Dosłownie zero. DLC nie ma żadnego odniesienia do rzeczy, które by się zmieniały w podstawce chyba, nie? Całkowicie. No właśnie, nie ma w ogóle wpływu na podstawkę. Szkoda, że nie ma jakiegoś tego. Takiego smaczku, nie? Tak jak było właśnie, tak jak mówisz ten, Kaizen z Arturiasem, nie? Z Wilkiem, z Sifem, że jak uratujemy Sifa w Abysie, w ciemności, w... no tam, gdzie jest ciemno, u Manusa, to później przychodząc do Sifa, on nas poznaje, nie? I wtedy jest takie, tak bardziej za serducho łapie wtedy ta scenka, nie? Wejściowa na Sifie. A tu nie było nic z tego, co wyczytałem na Reddicie i wszędzie. Szkoda. He want. There is evidence of Radahn being kind, sure, but... This is also a man who celebrates war. Did he truly share Mikula's vision for an age of compassion? And if he wanted to be with Mikula, why did he fight so vehemently against his death in the lands between that would have brought his soul to the realm of shadow with Mikula? But the most chilling Ale czy Radahn walcząc z nami w The Lands Between, jak w tym w podstawce po prostu, on jest rozjebany przez Scarlet Rot, nie? On nie myśli po swojemu, on nie myśli logicznie, on jest w tym momencie jakby zombiakiem samego siebie, więc to by jak dla mnie tłumaczyło, czemu tak mocno walczył. Ciekawi mnie, jak to wygląda właśnie na samym timeline tego, kiedy to się dzieje w DLC, bo sporo ludzi z tego, co mi się wydawało, insynuuje, że jesteśmy już lordem. Możliwe. Teoretycznie na pewno, jeśli by patrzeć tak pół na pół gameplayowo i lore'owo, no to gameplayowo jesteśmy na endgame'ie, nie? Bo musimy zabić Moga. Mog jest dość endgame'owym bossem. Chyba trzecim od góry, jeśli chodzi o ilość dropionych run, bo chyba tylko Malenia i Elden Beast i Radabeast, Radagon z bestią, dropią więcej. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje, że Malenia 480, Eldeńska Bestia 500, a Mog 420. I to są chyba top 3 najwięcej warte, że tak powiem, runowo bossy, więc to jest endgame. Więc teoretycznie można by powiedzieć, że rzeczywiście jest na tym endgame'ie gameplayowo, więc może lore'owo też już jesteśmy lordem, nie? Szczególnie, że właśnie zabicie Moga ma swoje story, jakiś tam impact na story, bo przecież jest ten Ansbach chyba, czy jak on tam miał, nie pamiętam jak on się nazywał, który jest wyznawcą Moga, z którym gadamy o Mogu w DLC, ale walczył z Malenią wtedy, może ona chciała go zaciągnąć do Michele czy coś. O, może. Tylko, że to było... Jeszcze lata wcześniej, nie? Dużo lat wcześniej. Chciałbym po pokonaniu Radahna, Michele wkurzyłby się, jedno oko zmieniłoby się na niebiesko-fioletowo, wziął w łapy miecz Radahna i się z nim napierdzielał. A właśnie, wiecie, że jest nowy miecz? Ja nie znalazłem go nigdy jeszcze. W DLC jest nowy miecz Triny i też usypia, tak jak ten z podstawki. Leda przy swojej walce z nią mówi do postaci gracza, że nie kierują nią słowa Mariki, tylko od początku słowa Złotego Drzewa, czyli to jest jakaś inna kraina czy coś w podobnym czasie. Michele, a nie Mariki. Michele jest w drzewie u Maleni. Michele jest u tego, u Moga w kokonie, nie? Malenia szepce Radahnowi do ucha o obietnicy, poza tym Malenia mogła chcieć go zabić dla Michaela. No właśnie, jest coś mówione o tym szeptaniu, ale w końcu ja dalej nie wiem co do końca. Dobra, oglądajmy dalej.
thing about this story, I think, is that even if Radahn did want to become Mikula's lord, and I can see that side of the argument too, to be fair, but even if he did want that, do Radahn's wants even matter in the face of Mikula the Kind? As we speculated long ago, from items like the Bewitching Branch, Mikula has the power of enchantment over others. He has the power to steal hearts. Literally, if you are embraced by him twice in the final fight, your heart is stolen and like part of you dies. Lord of the Old Order, let us go together. To jest świetne po prostu. Serce skradzione. Band, who overcome their differences and shortcomings to fight for Mikula's cause, until Mikula's enchantment is broken and they turn at each other's throats. And what makes Mikula a fascinating character is that he isn't manipulating others for selfish reasons. His cause actually is righteous. When he wields love as a weapon, he does it genuinely to make the world a better place, without any intent to cause harm. However, such acts are still tutaj nazywa, podczas tego kradnięcia serca, tak? To nawet nie wychwyciłem, że nazywa cię panem starego porządku. Okej, okay, czyli rzeczywiście na to by wychodziło, że to jest już po zakończeniu gry. A co się stanie? Aha, według story, nie? Czyli teoretycznie pewnie nawet jak zaczniesz przed zakończeniem gry, przed zrobieniem Radagona i Bestii, nawet jak wtedy wejdziesz do DLC, strzelam, że i tak samo do ciebie mówi? Chociaż może nie, może wtedy akurat się zmienia kwestia dialogowa? Czy chciałoby mi się takie coś robić? Może, ale nie wiem. Musiałbym zobaczyć sam po prostu. Nie zabijać Radabista i wejść na DLC, dojść do Radana i rzeczywiście dać się dwa razy złapać. Ale inna sprawa to jest to właśnie, że dotąd wszystkie DLC chyba FromSoftu niekoniecznie działy się po zakończeniu głównej fabuły, nie? Były gdzieś tam pomiędzy, niekoniecznie miały jakiś duży związek z fabułą podstawek i czy zaczęło się to DLC w połowie przechodzenia podstawki, czy na koniec, to i tak zawsze miało jakiś sens, bo było na tyle oderwane od story podstawki, że zawsze mogłeś to jakoś zrozumieć, nie? Takie mam wrażenie. Byłem przed Dragonem, ale mówi to samo, okej. Okay. Czyli jednak, nic to nie zmienia. W ogóle ja jestem teraz ten, ja nie byłem, świadom byłem troszeczkę, że Mikula rzeczywiście był manipulatorem, ale nie spodziewałem się, że to aż taki wpływ miał na cały świat, że zmanipulował kurwa wszystkich po prostu. Zmanipulował Moga, zmanipulował Radana, jedno przez drugie się tłumaczy. Zmanipulował masę ludzi, którzy po prostu mu służyli, nie? Bo miał jakieś tam swoje racje. If your want is taken away, what is left of you that remains? Perhaps the saddest example of this is Moog, who, as we speculated, was indeed under Mikula's spell. Once, in an attempt to free Lord Moog from his enchantment, I challenged tender Mikula, only to have my own heart rather artfully stolen. I knew not how weak I was. I believed that with sufficient mastery, even an Empyrean would be within reach of my blade. I could not have been more mistaken. Mikula the Kind is a monster, pure and radiant. He wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. To czasem tak się mówi ten, ta jego manipulacja, on po prostu tak wszystkich kochał, że chciał wszystkich zjednoczyć, nie? Czasem się mówi o takim terminie, na przykład w miejscu pracy, jak toksyczna pozytywność, nie? Że ktoś jest tak mocno pozytywny, że aż czujesz niekoniecznie jakiekolwiek dobre zamiary w słowach tego człowieka, nie? Czujesz tą sztuczność i tak mi się to kojarzy. Toksyczna pozytywność. Tylko że on tutaj, no, tą swoją miłość szerzył specjalnie na siłę, aż w końcu ludzie się od niego nie odwrócili, nie? Aż nie zaczęli przeciwko sobie się napierdalać. Tak sama Leda po prostu w pewnym momencie, jak z nią gadamy, ona mówi, że przestaje czuć miłość Mikeli i zaczyna wątpić we wszystkich ludzi, nie? I już w tym momencie, jak mi to powiedziała, ja się domyśliłem, że ona zacznie zabijać NPC-ów. Zapytała się mnie, kto ma być pierwszym celem, powiedziałem, mordo nikt, ogarnij się, nie? No i w końcu, no, doszło do walki. A czy ktoś z was próbował? Da się na przykład Ledę zabić, zanim nastąpi ta ostatnia walka przed Radanem? Coś się wydarzy? Czy da się w ogóle ją zabić? To mnie teraz ciekawi w takim razie. Żeby w aktualnym przejściu znaleźć ją, bo ona sobie siedzi. Nic się nie dzieje, ale da się ją zabić? Czy nie da się jej zabić? Czy co nie? Na które pytanie jest odpowiedź nie.
Toksyczna pozytywność to jakiś oficjalny termin? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie, muszę chyba w aktualnym przejściu znaleźć Ledę i aha, znika jak ją jebniesz, okej. Okay. Masz najazd z Ansbachem, albo pomagasz jemu, albo najeżdżasz Ansbacha i go zabijasz. Ona jak im zajebiesz, to ucieka i się pokazuje na koniec, okej, okay, okej. Okay. Ciekawe. To co możemy zrobić w aktualnym przejściu? Przypierdolić jej albo zagadać z nią w jakiś sposób, żeby rzeczywiście jej wpierdolić i zobaczyć co się stanie w takim razie na sam koniec wtedy, na tą walkę ostateczną z tymi NPC-ami. In the specimen storehouse, you can find the secret rite scroll. Dla Ansbacha. Which details the secret rite by which Mikola will ascend to godhood. It reads, a lord will usher in a god's return, and the lord's soul will require a vessel. Ansbach reveals Mikola's plans in full. After Lord Moke's slaying at his dynastic palace, it appears his body has been absconded with and taken straight to kind Mikola. As if using Lord Moke to gain entrance to the Land of Shadow were not enough, he plans to use his corpse as the vessel of his king consort. He has forsaken Lord Moke's soul. He desires only his empty shell. In your fight with Radahn, you might have noticed the horns sprouting from his gauntlets. Ja nie zauważyłem. To mi dopiero wczoraj powiedzieliście, kurwa. Że rzeczywiście on ma rogi Omenu w niektórych miejscach właśnie. Tu widać na rękach akurat jego, nie? W tych jego rękawicach. Ja tego nie zauważyłem podczas walki. Podczas walki ciężko cokolwiek zobaczyć, nie? Szczególnie w drugiej fazie. Ale całkowicie mi to umknęło, jak biłem się z nim na swoim pierwszym przejściu. Więc tutaj rzeczywiście widać te znaki Omenu. Piece chodzące mają głowy smoków. Tak, piece chodzące w ogóle mają głowy smoków, mają głowy Fire Giantów na tych, na udach i tak dalej, nie? Piece smoków, koksowniki po prostu. Wydają się być takim, wiecie, jak są kominki na przykład w filmach jakichś, nie wiem, brytyjskich lordów. Jest jakiś film, w którym jest brytyjski lord i on nad kominkiem ma jakieś swoje, nie wiem, głowę dzika na przykład, albo jakieś dwie szable. To wygląda jakby po prostu było coś, żeby wyeksponować swoje, nie wiem, zdobycze na przykład, nie? Takie mam wrażenie po prostu, że tak to wygląda. Tym piecem konkretnie, a raczej jakimś kominkiem, a nad nim właśnie jakaś głowa dzika, głowa jelenia, dwie szable, nie wiem, co tam jeszcze można powiesić nad kominkiem, żeby wyglądało tak lordowsko i trofea, totemy, no właśnie, coś takiego. Tak mi się to kojarzy. Czy to jest trafne spostrzeżenie? Być może, ale wątpię. Lubię tak o tym myśleć na pewno. His tendency to perform blood flame attacks. This rzeczywiście, is to też mówiliście. Occupies Moog's body, fulfilling the terms of the secret rite at the gate of divinity, where Mikola will become a god. Tego blood flame'a też nie zauważyłem, to też mi dopiero wypowiedzieliście na czacie wczoraj chyba. Ja bym sobie głowę skurwysyńskiego Radahna powiesił nad kominkiem, a potem ją zrzucił jak rozpalę. Oj tam, oj tam. So. In retrospect, Moog was under Mikola's spell all along and became obsessed with Mikola, believing that they would ascend together as Lord and God. But Mikola had plans for Moog, not just as a corpse to pull into the realm of shadow as a vessel for Radahn's soul, but as Ansbach reveals, Moog was also used as a means for Mikola to enter the realm of shadow in the first place. A while back, I speculated that the Realm of Shadow was a sort of death dimension, and that Mikola's sacrilegious death at the hands of Moog might have been intentional so that Mikola could enter the Realm of Shadow, and actually, surprisingly, those speculations were proven correct as well. Ansbach confirms that Moog enabled Mikola to enter, and the Tower of Suppression makes it clear that all manners of death wash up in the Realm of Shadow, which lies at the very center of the lands between. To słyszałem, jak chłopaki na tym, na podcaście mówili u Kiszaka, że siemanko Bezi, że ja nie wiem, czy jakoś tam ominąłem tą wiadomość, czy co, ale że to miejsce jest środkiem świata. I podobno jak się wtedy wejdzie w mapę normalnego świata, to rzeczywiście jest to samo centrum po prostu The Lands Between. Tabliczka tam jest, okej. Okay. Ja ominąłem to, nie wiem, czy ja w ogóle byłem na tej wieży, czy nie? Nie kojarzę jej, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ale no, to jest tam, gdzie jest kamień? Chyba żółty, normalny, maksymalny, czy nie? Jeśli tak, to byłem tam na aktualnym przejściu. Niechcący tam przyszedłem, jak szukałem zejścia do Smoczego Dungeona. Mobki, co te pałę miałeś, też mają podobny mogowy atak. Tak, one w ogóle są takie bardzo omenowe, nie? Te moby, to one są po całym świecie rozrzucone. To jest nad Smoczym Dungiem, no właśnie. To tam byłem dopiero na aktualnym ranie.
ale wziąłem ze skrzynki itema i spierdoliłem stamtąd. Ale tak, te właśnie moby, te co są od samego początku po prostu przez całą grę, takie wielkie, one wyglądają jak omeny, tylko że bez rogów, nie? Więc one są bardzo omenowe jak dla mnie. Przynajmniej mam takie wrażenie, że troszeczkę na pewno mocno bazowali ich model na omenach starych z podstawki. Incidentally, Radahn's i animacje also answers one of the biggest mysteries of Elden Ring, which was what Melania whispered to Radahn. O, powiedz mi. The Rotflower Blossom at the end of their fight. According to the young lion's helm, she whispered, Mikula awaits thee, O promised consort. And so, Melania's southward march to Caelid is finally explained as well. She was there to kill Radahn so that his soul could be taken to the Realm of Shadow and the vow could be upheld, at any cost. Once transported to the Realm of Shadow, Mikula set off for the Tower. And as his great rune says, on the way he abandoned everything. His golden flesh, his blinding strength, even his fate. All in this attempt to bury the original sin. A ten wielki run Mikeli, on dropi z Słonecznika, nie? Jak się go użyje, to co się dzieje? Co się dzieje po użyciu tego? Bo ja użyłem tego chyba z 5 razy, bo wczytywaliśmy tego save'a wielokrotnie, żeby wczoraj pobić sobie, pouczyć się walki ze Słonecznikiem, ale kurde, nie wiem dalej, co robi ten wielki run Mikeli całkowicie. Jest opisane, że jakieś zewnętrzne bóstwo na nie wpłynęło. A, zbija urok Mikeli z walki, dobra, tak. Tak, rzeczywiście, chyba o tym nawet mówiliście. Ja zapomniałem, że mi wytłumaczyliście, prawda? Że wyłącza debuff po pierwszym złapaniu. Wyleciało mi z głowy, prawda? W jednym z Dungeonów te omenowe moby rzucają krwią i się buffują, czy tam jeden buffuje. Tak, w jednym. No i tam jest chyba ich kurwa z 10 w jednym miejscu, nie? Jak nie więcej. Wiem, o którym Dungeonie mówisz, bo robiliśmy go już po zakończeniu gry. Bo ja go nie znalazłem za pierwszym razem. Fajnie, że Mikel odrzucił swoje ciało wtedy, ale dlaczego aż w 50 cholernych miejscach, częściach? No tyle dobrze, że chociaż czasem są po 2 sztuki, czasem jest po 5 sztuk naraz, ale no, prawda, ta część mechaniki trochę jest irytująca, nie? Jest irytująca, że trzeba tego szukać. And his fate, all in this attempt to bury the original sin, to embrace the whole of it and be reborn as a new god. Mikula has said as much himself. He wishes now to throw it all away. He says the act, though undoubtedly painful, will sear clean the Earth-3's wanton sin. The truth of his claim can be found at each cross, which is evidence enough to earn my belief. But what was the Earth-3's sin that Mikula died and was reborn for? Well, now we've talked about the end, this brings us to the beginning. Ej, może głupie pytanie zadam, ale w sumie, bo to można pytanie zadać do każdego bossa dosłownie, nie? W każdej części Soulsów prawdopodobnie. I do wszystkiego. Czemu Mikela i Radahn w ostatniej walce są do nas wrogo nastawieni? Czemu chcą nas zabić? To jest pewnie bardzo łatwa odpowiedź, ale wytłumaczcie mi to jak debilowi, proszę was. Bo my teoretycznie, co zrobiliśmy złego, że oni chcą nas zabić? Zabiliśmy tą, tak? Rominę i spaliliśmy to drzewko pewnie, dlatego są wpurwieni, co? Bo to przeciwnik, no właśnie. Bo cię nie zaprosili na ślub, a się wpierdoliłeś. Czemu my chcemy ich zabić? Czemu oni chcą nas zabić? Dlaczego nasze interesy, nasze jako gracza, nasze jako postaci, są sprzeczne z tym, co się dzieje w świecie cienia, że tak powiem, nie? Czemu jesteśmy dla siebie przeciwieństwami? Bo gracz przeciwstawia się woli Mikeli i jego nowej ery. No właśnie, i tutaj mam drugie pytanie. Kto w tym momencie jest tym złym? Marika? Mikela? Czy może my jako gracz jesteśmy po prostu wielkim chujem, który po prostu chce wszystko zabić, zniszczyć? Żeby nie było nic, żeby nie było ani Mariki z Radagonem, ani żeby nie było Mikeli, żeby była nicość. Zależy od punktu widzenia, no właśnie. Ja uwielbiam po prostu, jak się okazuje czasem w niektórych grach, że myślimy przez całą grę, że robimy coś dobrego dla świata, gdzie na końcu się okazuje, że być może to my jesteśmy tym złym. Nie, lubię takie twisty po prostu, nie? Więc takiego czegoś się być może doszukuję teraz. Bo jesteś pomazańcem, w sensie, no, a może. My jesteśmy tym, my jesteśmy, no, jak to się mówi? Tarniszcz po polsku? Zmatowieńcem. Może samo zmatowienie. No, na pewno chcieliśmy zostać lordem, nie? W podstawce, ale czy zmatowieniec miałby coś przeciwko Mikeli? Jeśli tak, to dlaczego? Przerywasz Mikeli realizację jego planu, w którym każdy go kocha, poza tym zabiłeś jego ukochanego Radahna wcześniej i jeszcze siostrę. O, no nie wiem. Nie wiem. Mam tutaj taką dziurę, którą nie wiem, czy kiedykolwiek jakieś lore
zapełni wszystko i wszyscy, to From Software nie ma dobrych zakończeń. No właśnie, to jest to. Mikela jest zły, bo chce stworzyć świat, który będzie inkluzywny, ale nikt nie będzie mieć własnej woli. No właśnie, to na pewno, nie? Że tutaj widać, że ta manipulacja Mikeli rzeczywiście nie ma dobrego wpływu na cały świat. Ale dlatego trochę mi brakuje, wiecie czego, w Soulsach i w Eldenie, że nasza postać jest takim nikim. Że nie ma swojego głosu, że nie mówi nic, nie znamy jej myśli do końca, tylko jesteśmy ciągnięci za rozmowami z NPC-ami, nie? Że nie ma czegoś takiego jak twój wybór, twój głos, twoja jakaś tam, jakieś przemyślenie, tylko idziemy za tym, za ciosem po prostu, nie? Walka z Mesmerem tak dla ciebie wyglądała. Nie wiem, dobra, dalej, bo tutaj wszedłem w jeszcze inny temat niż on opowiadał, ale tak mi to przyszło do głowy. Mikula the Kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. And so too was Shadow born. These words come from Leda, and while she never says them in-game, they're pretty damn important, because with Marika in the footage, it's clear that this was her seduction and her betrayal. That was the affair from which gold arose and Shadow was born. The same music that played in that moment also plays here, in the village where it all began. The Shaman village, to the northeast. At its center is this, a minor Erd tree, an incantation which reveals that this was Marika's home, which she one day bathed in gold. So, Marika's home was a Shaman village. I tutaj ten, to... Ja bardzo narzekałem na wiele bardzo pustych miejsc w tym DLC i to miejsce było jednym z nich, nie? Tutaj w tym miejscu mamy parę budynków, jednego spela do podniesienia, inkantację i jeden talizman. Ale tutaj ta pustka mi całkowicie nie przeszkadzała. Przez to właśnie, że tutaj czuć, że oni chcieli specjalnie tą pustką zrobić klimat i udało im się. Pustka, muzyka, to jak ten zone w ogóle wygląda pięknie, to tutaj rzeczywiście czuć, że to jest jakaś martwa wioska, gdzie rzeczywiście być może kiedyś na to wygląda. Wychowała się Marika po, nie wiem, zejściu z gwiazd jako numen. Ameryka, tak, to tłumaczenie jest takie, no. Może jesteśmy głosem ludzi, mówisz? Ludzi. Kim są ludzie, nie? Kim są ludzie w tym świecie? Gracz ma prosty cel, utrzymać ogień, zostać władcą itd. Bosowie stoją nam na drodze i my stoimy im. Krótka piłka. Może. A czy tym władcą już zostaliśmy, nie? Chyba, że w byciu władcą musimy być też w każdym świecie istniejącym, nie? Mamy The Lands Between, jesteśmy już lordem, to teraz jeszcze inny świat podbijemy, jak ten, no już nie będę, no, porównywać. Czyli Europę chodzi, przecież ten świat jest rozwalony, jacy ludzie, no właśnie, tu sami zmatowieńcy zostali tak naprawdę, nie? Ludzi pozostała garstka, dosłownie, garstka. The implication clearly being that she herself was a shaman. This was likely a matriarchal society of other Numen women, though that's perhaps speculation. Better left for another video. Put simply though, a shaman is defined as someone who has influence in matters of the spirit. Their spirituality is what's valued here, and it's on this point that this story takes a bit of a dark turn, for the message at the hidden entrance actually reads, "Have mercy for the spirited away shamans." Oh, adjacent to this message is a statue that moves aside at the sign of the O Mother gesture in Mesmer's Shadow Keep. This emote is a clue to the truth, and it actually leads us all the way down here to where the O Mother gesture can be found. This dire place is called Bonnie Village, and a phantom at the Whipping Hut here elaborates on just who the shamans were, or rather, the value they had. He states, "For pity's sake, your place is in the jar. Nigh sainthood itself awaits you within. For shamans like you, this is your lot. Life were you accorded for this alone." So the shamans, in the words of their abusers at least, were accorded life for a singular purpose, and that was to be stuffed inside of jars with others. A nearby whip, bestrewn with rotting, misshapen teeth, elaborates on how and why it was used on the shamans. For one, it states that the pain it inflicts was used to encourage their obedience, but additionally, it says that as their wounds ripen, they grow inflamed and ooze pus, and the flesh of shamans was said to meld harmoniously with others.
So it is that the shamans stuffed into jars become this living amalgam of beings, presumably with the flayed shaman herself at the fore. So now we know. Czyli te wszystkie gluty z słoików to są szamani, na to wychodzi? To po pierwsze, a po drugie, teraz już rozumiem jako tako troszeczkę mocniej całe połączenie DLC z garnkami, nie? Bo tak naprawdę od samego początku DLC mamy cały czas do czynienia z garnkami. Ja nie mówiłem tego na głos, chyba ani razu, ale rozkminiałem tak sobie, czemu jest aż tak mocno motyw garnków w tym DLC zaznaczony, nie? Po pierwsze, masa nowych garnków do rzucania. Co krok mamy po prostu nowy przepis na garnki do rzucania. Po drugie, każdy dosłownie normalny dungeon poboczny ma motyw garnkowy znowu, nie? Już nie mówię o tych kowalskich, tam gdzie są te bronie w piecach i tak dalej, ale każdy zwykły dungeon, gdzie rzeczywiście jest boss, no i jeszcze są katakumby, tak? Ale prawie, dobra, może no, przesadziłem, dużo dungeonów ma ten motyw garnkowy, nie? Którego ja nie do końca potrafiłem połączyć z tym, co się dzieje w DLC. Dlaczego jest tyle tych garnków? No to teraz trochę bardziej to rozumiem, nie? Czekaj, muszę zobaczyć, co napisało Wschód. Mimo wszystko From Software, robiąc taki lore, przedstawia cel, twój cel. Myślisz sobie, że jesteś jedyny The One wybraniec, masz zostać wielkim lordem, zostajesz i kurwa oczy ci się otwierają. Hej, wrobili mnie, zrobię inne zakończenie. I znowu, halo. Czy każdy zawsze kieruje innymi, aby osiągnąć swój cel? Tak, tak jest. Znaczy, pytanie, jeśli to rzeczywiście jest historia, która się wydarza, no wychodzi na to, że po zrobieniu fabułki głównej, nie? To czy to jest fabułka DLC? Do czego ja dążyłem? Wyleciało mi z głowy. Kurwa. Wyleciało mi. Zacząłem patrzeć na te garnki i mi wyleciało. Przepraszam, ADHD. ADHD. Jakie jest zakończenie, jak to się mówi, liniowe? Które z zakończeń jest tym liniowym zakończeniem, które według DLC jest tym prawidłowym zakończeniem, nie? Bo teoretycznie jak zrobisz zakończenie gównojada, gównożercy, łajnożercy, no to świata już praktycznie nie ma, nie? Więc to na pewno nie jest to liniowe, to oficjalne, tak jak być powinno, nie? W DLC chyba jeszcze nie jesteśmy lordem, możemy być po pokonaniu Rady Bestii, ale jak już usiądziemy na tronie, to historia się kończy. Tak przynajmniej ja to widzę. No to wtedy czemu Mikela by do nas mówił, że jesteśmy lordem, jesteśmy panem parego porządku, nie? Czemu by do nas tak mówił? Nie wiem. Tylko te garnki i te z bazowej gry są inne, Imo. Znaczy, no bo są w innym świecie, może też dlatego, nie? Ale na pewno są spokrewnione w jakiś sposób. Nie mówię, że na przykład Aleksander był szamanem, bo to niekoniecznie, ale no w podstawce się mówi, że tak, to jest chyba w opisie czegoś tam, nie pamiętam czego, że generalnie te trupy, które były wsadzane do garnków, służyły jako, co się daje pod rośliny, żeby użyźniały plantacje na przykład, jako, przypomnijcie mi słowo, może ktoś jest ze wsi, nawóz, o dziękuję, gnój, jako nawóz, służył jako nawóz do tych złotych drzew, nie? Dlatego pod każdym Erdtree, tym mniejszym nawet, możemy też znaleźć wiele zazwyczaj tych garnków, które były po prostu nawozem. Te trupy były nawozem dla pomniejszych złotych drzew. Imo zostanie lordem, czyli podstawowy. Też mi się tak wydaje, to jest najbardziej logiczne wytłumaczenie. Zbroja łajnożercy ma na sobie zęby, tak jak ten bicz, o którym było mówione przed momentem. Prawda, prawda. Łajno, nawóz, garnki, zęby, biczowanie szamanów w wiosce, która jest mocno związana z garnkami. Coś tam się łączy. Mówi Lord, bo dążymy do naprawy runu i zostania władcą. Znaczy Lord, to wydaje mi się, że to jest już takie ostateczne coś, co się nie mówi tak po prostu do pierwszej lepszej osoby, nie? Tak mi się zdaje. To, co w środku się różni, to są żywi ludzie, tam są trupy. Czyli mówisz, że drzewa były faszerowane chemią. Jak chemią, kurwa? Powiedziałem ci, że trupami. Lisicki, weź ty nie przeinaczaj słów, co? Weź ty nie przeinaczaj słów. So what happened to the shamans? They were whipped into submission and forced inside of jars. We know a little bit of the why as well. Apparently it was done so that they could become saints. But the next question I want to answer is who? Who did this to them? Well, it was the Hornscent. The caterpillar mask, worn by Hornscent himself, reveals that it was a ritual implement of the greater potentates of Bonny Village, which is this very village where we just discussed the evidence of the shaman's abuse. It goes on to state that the mask was used to ward off thoughts of impurity, doubt, temptation, and other wickednesses one is vulnerable to while absorbed in divine ritual. And man, if you need to ward off thoughts of doubt and wickedness while you're stuffing flayed people inside of jars, maybe what you're doing is just straight up wrong.
No. I'm starting to understand why Marika purged the realm of shadow with fire. It's as Letta says. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. But if this mask was... Ale właśnie, w ogóle Mesmer. Ja ciągle nie ten, bo on pewnie będzie coś o Mesmerze, musi być coś o Mesmerze, nie? Jest o Mesmerze. Zanim jeszcze powie o Mesmerze, ja ciągle, kurde, zastanawiam się, kim był jakoś do końca mocniej Mesmer, bo wygląda na to, że on był jakimś zesłańcem Mariki, żeby spalić właśnie świat cienia, tam coś tam, coś tam. Ale Mesmera, kurde, story, mam wrażenie, że nie jest jakoś pociągnięte. Jak na to, ile go eksponowali w tych, jest synem Mariki, tak, ale jak na to, jak mocno go eksponowali w trailerach, to on, mam wrażenie, że w samej grze, w samym gameplayu miał tak malutką, kurwa, rolę, że to trochę aż smutne bym powiedział, szczególnie, że walka z nim jak dla mnie jest top notch, jedna top 3 na pewno DLC jak dla mnie na ten moment, więc, ale to dobra, to zaraz będzie o Mesmerze, posłuchamy sobie, czegoś się dowiem o nim. Wasn't proof enough of the Horn Scent being responsible, look at Ballarat Jail. It's below Ballarat itself, which was the settlement of the Horn Scent, and to this day the Innards and the Shamans remain, with the Shamans offering their prayers to the Innards of the Great Jars, such that they might be reborn one day into sainthood. But what is sainthood? Well, it's never explained directly. I do have some ideas, but they might have to wait for another video. What we do know is that the... Już dwa razy podczas filmu powiedział, że ten. Powiedział, że... Ale to może w innym filmiku. Także wygląda na to, że tu nam Vati będzie przez najbliższy rok pewnie dawał jakieś dawki loru. Takiego normalnego jako tako. Bez żadnych domysłów. Ale pewnie do alchemika jeszcze trafimy. Żeby jego domysły posłuchać. Bo teraz, jak mieliśmy czas między podstawką a DLC... I było masa, kurwa, spekulacji, nie? Więc im bliżej DLC, tym było więcej tych spekulacji różnych dziwnych, z czego większość się oczywiście nie potwierdziła, tak naprawdę. Ale teraz, jak już jesteśmy po DLC i wiemy, że nie będzie więcej DLC-ków, to można spekulować na każdy temat, bo żaden z nich już prawdopodobnie nigdy nie zostanie rozwiązany. Nigdy, kurwa. Chyba, że wyjdzie Elden Ring 2, w co wątpię, ale no. Teraz można spekulować w nieskończoność, bo żadnych... Z tych spekulacji nie da się ani potwierdzić, ani odrzucić całkowicie, nie? Niektóre będą bardziej, niektóre mniej logiczne, ale no... Przy DLC to o nim nic nie wiadomo było. Ja wiem jedynie, że miała siostrę i jest synem Mariki. Znaczy Mesmer jest siostrą, jest bratem Maleni i Mikeli, nie? Tyle wiemy na pewno. I wiemy też, że na to wygląda, że został zesłany przez Marikę, żeby wkurwić Mikele tak naprawdę, tak? W ogóle jaki... Bo ja wiem, że generalnie musimy zabić 3 bossy co najmniej do przejścia DLC, tak? Musimy zabić Mesmera, Rominę, no i Radana. Czemu Mesmera? Czy coś się dzieje, jak się zabije Mesmera? Bo ja, jak przechodziłem dalej, to już miałem zabitego Mesmera w większości miejsc i przypadków, ale czy on czegoś konkretnego strzeże? Na przykład tego drzewa? Palisz drzewo, ja wiem. Ale jak zabije... Rominę można zabić jeszcze bez zabijania Mesmera. I to wiem, bo dzisiaj widziałem, jak Uzyw bił Rominę. Dropi Kindling. Okej, dobra. Jego płomień potrzebujesz, dobra, okej, okay. Czaję w takim razie. To nie było pytanie w takim razie, dziękuję za wytłumaczenie. Dziękuję za wytłumaczenie, kłótnia rodzinna tak się kończy. The Horn Scent were obsessed with invoking divinity, and forcing the shamans to achieve sainthood was likely one facet of that. So it's the Horn Scent that we need to discuss next. The Horn Scent are an extremely ritualistic people, with swaths of their culture devoted to spiritual research and invoking the divine. And one of the most sacred things to them is the crucible, which they have to thank for their tangled horns, which are considered an evolutionary gift. If you didn't know, the crucible has... Od samego początku ja przewidywałem troszeczkę, bo tego motywu rogów właśnie było masa. Jeszcze zanim w ogóle DLC wyszło, było to na trailerach, było to na zdjęciach, które wrzucają na Twittera i tak dalej, nie? Więc ja od samego początku myślałem, że ogólnie motyw Omenów będzie bardzo wyeksponowany tutaj. A tu wygląda na to, że same te rogi Omenu, ja to tak nazywam, bo jestem tak przyzwyczajony z podstawki, niekoniecznie są związane tylko z Omenami, tylko ogólnie z Tyglem. Sam Tygiel ma podobne rogi i tyle. I to widzimy też między innymi po Siluri, który ma w swoim hełmie. Czy ona, nie wiem, kim jest Siluria, szczerze mówiąc, olać to.
że Siluria w swoim hełmie ma te rogi, które nie do końca wyglądają jak rogi Omenu, ale są to rogi. I chyba, nie wiem, czy to nie był Uzyw przypadkiem, jeszcze przed DLC też tak mówił, że właśnie Siluria ma rogi na swoim hełmie i że może coś to znaczy. Nie wiem, czy to był Uzyw, ale ktoś chyba na czacie tak mówił o tych rogach Silurii, więc tutaj mamy troszeczkę też rozwiązane, bo generalnie mówiło się, że jeśli dziecko w rodzinie królewskiej urodzi się jako Omen z rogami, zostaje zrzucone po prostu do kanałów Leyndell, nie? I jedynymi dziećmi, które zostały tak niepotraktowane, były właśnie dzieci królewskie Margit/Morgoth i Mog. Has been long established as this primordial form of the Erd Tree, a blending of life that became the Erd Tree's primal vital energies. And apparently, it originated in the place that became the Realm of Shadow. This becomes quite clear thanks to Devonia, who is the longest serving of the Crucible Knights. According to her helmet, she quested in search of the Crucible's origin and departed from the lands of the Erd Tree alone. Another item we can find that's a clue for the Crucible is Spira, an incantation for a spiral of light. The spiral, it says, is a normalized Crucible current that one day will form a column that stretches to the gods. Maybe it's no coincidence that the White Tower of Ballarat is a spiral, nor that it culminates in a divine gateway that is a column of the dead stretching to the gods. Ja dopiero teraz zauważyłem. Dla wszystkich to jest pewnie całkowicie oczywiste, że to jest to miejsce, gdzie Marika rzeczywiście była w trailerze. Tak, wiem, teraz wszyscy powiedzą, o kurwa, dopiero zauważyłeś? No ja dopiero zauważyłem. Bo jest inne tło jest, nie? Całkowicie. Jedyne, co mi przypomina to właśnie sama ta budowla, ale tło jest inne. Sam tutaj krajobraz nie jest taki, w cudzysłowie, żywy, krwisty i tak dalej, jak był w trailerze, bo tutaj były trupy jakieś, ale były świeże. Tu są rzeczywiście trupy, ale one są już, wygląda to, że tysiące, tam to z Rzeszowa, nie, to Bydgoszczy znam. One są tutaj już wysuszone jakieś, obsypane piaskiem, czy może popiołem, czy czymkolwiek, ale wygląda to całkowicie inaczej, więc poza tym monumentem, gdzie rzeczywiście tam było na filmiku, tutaj w środku Marika z tymi strunami runowymi jakby. Dopiero teraz to zobaczyłem. Tyle, że to przypominało Blasphemous Blade'owy efekt. No właśnie, dokładnie dlatego tak mi się teraz kojarzy. I dopiero teraz to zobaczyłem, jak to zobaczyłem teraz. Człowiek ręczak. There's also trees that include the dead, but I digress, I'm getting off topic. Back to Marika, because at some point it seems Marika rose to prominence within or adjacent to this Hornscent culture. We can kind of infer this because Hornscent refer to Marika's eventual purge as a betrayal, and something can only really be a betrayal if you were aligned with them in the first place, right? So the Hornscent were aware of Marika, and likely her Erd Tree as well, before what they call the betrayal. But how? How did Marika rise to such power in their homeland, where she was presumably a shaman? One of those subjugated. Well, before there was this betrayal, there was a seduction from which gold arose, and I think the fingers had a hand in it. Boże, Vati, fingers had a hand in it. Typowy dad joke, nie? Typowy kurwa dad joke. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the Erd Tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective, unhinged from the start. Marika herself, and the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Ymir is the high priest of Manus Meta, a cathedral of the hand to the east. Once he instructed R'lana herself in the sorcerous arts, but eventually he would come to abandon this allegiance to the moon, stating that the moon was merely the closest of the celestial bodies, and nothing more.
I am a glintstone sorcerer. We study the stars and examine the life therein. Are you familiar with our findings? Long ago, we began as stardust, born of a great rupture far across the skies. We too are children of the greater will. Is that not divine? Is that not sublime? On jest takim ateistą wśród tego wszystkiego, na to wychodzi? Tak to mi brzmi, nie? Że nie jest ani za Mikelą, nie jest ani za Mariką. Wcześniej tam uczył Relanę, ale później stwierdził, że wszyscy pochodzimy z tego Big Boom, Big Bang się mówi w naszym świecie prawdziwym, nie? Pochodzimy z gwiazd. Palce maczały w tym, ręce maczały w tym palce. Czapka tego papieża to jest chyba do unikania headshotów z tą dziurą. Bardziej z niego nie Jehowy niż ateista. Może? No w każdym razie nie jest ani po tej jednej dużej stronie, ani po tej dużej drugiej stronie, nie? Albo że jest, jak się mówi na człowieka, który wierzy, że coś istnieje, ale nie wie co? Agnostyk, tak? Jak się mówi na... Nie, agnostyk? Kurwa, nie wiem nawet. Że wierzysz w coś, że jest jakaś wyższa siła, ale nie jesteś za konkretnym Bogiem. Agnostyk, tak się mówi, tak? W tym miejscu, gdzie jest palcówka, to czytające z palców staruchy się chyba wyjebały z tych swoich stołów ryjem na ziemię. Może. Zaraz będziemy pewnie... jak ma Metyr ma ta baba na imię, tak? The Mother of Fingers. Ciekaw jestem, co ona tu znaczy tak naprawdę. Bo rzeczywiście jest mówione, że Marika słuchała się palców, niby, tworząc to wszystko, co stworzyła, nie? Nie odrzuca, że jest, ale wierzysz. No właśnie. Co to za bogowie, które krwawią i umierają? Bardziej... No dobra, nie będę... No, już idźmy dalej. And yet, none can fathom its implications. Its utter brilliance. In the ruins of this land, and beneath Manus Meta itself, are the echoes of that... Nie wierzysz, okej, okay, nie wierzysz. Ymir glimpsed. This is Meta herself, the mother of fingers. Her remembrance reads, the mother of all two fingers and finger creepers was in turn a magnificently gleaming daughter of the greater will, and the first shooting star to fall upon the lands between. Ona była the first shooting, pierwszą spadającą gwiazdą. Kurwa mać, czekam aż ktoś porobi matkę palców tym palcem z podstawki. Kurde, nie zdziwię się jak ten, jak Lobos to zrobi przypadkiem w ten sposób. Lobos robi RL1 swoje i na pewno dużo używa tego palca na swoim RL1, więc wcale się nie dziwię. Jak stwierdzi, żeby zabić Metyr palcem. Ani trochę się nie zdziwię. Plus jest nowy palcowy item, nowa palcowa broń w DLC, nie? Właśnie chyba za jej remembrance. Dlaczego dwa palce? Czekaj, jak to się robi? Tak się robi? Nie wiem. Call the Elden Ring and the Elden Beast made landfall in the lands between upon a star as well. But Meta came even before that. So it was that this mother birthed the fingers, communing with and receiving signs from the greater will who occupied the great beyond. But at some point, Meta became broken, abandoned, and no sign has come through ever since. Do you recall what I said? That Marika and the fingers that guided her were unsound from the start? Well, the truth lies deeper still. It is their mother who is damaged and unhinged. The fingers are but unripe children, victims in their own right. It's not clear when Meta was broken, abandoned, but I assume it was before Marika started taking the guidance of the fingers, since Ymir states that the fingers were unsound from the start. Thus, the greater will's guidance is outdated at the very least, and has been for all of Marika's reign. Czyli przez cały czas, jak Marika słuchała palców, które jej radziły, jak ma ten świat stworzyć, jakie ma wybory podejmować, Metyr już wtedy miała najebane w głowie, jeśli można jej powiedzieć, że ma głowy w ogóle. Coś jej się już pokręciło, już miała jakieś schizy i wszystko, co radziła Marice, było teoretycznie tak, jakbyś przyjmował rady od kogoś, kto ma schizofrenię, albo paranoję, albo jakieś inne schizy na łbie. Jakbyś szaleńca pytał o rady dotyczące twojego życia, nie? Co zrobić dalej w swoim życiu? Tak to brzmi na ten moment. That's a pretty big revelation. Incidentally, Placidusax was also Elden Lord before Marika, and he was abandoned by his god as well, so maybe things became broken around that time? I
te jego łby urwane, Placidus Acta, on stracił w walce z Bailem, tak? Dobrze rozumiem? Ta walka, o której było mówione wcześniej, że oni się bili, to zarówno Bail stracił nogę w walce z Placidus Actem i Placidus Act stracił głowy w walce z Bailem. To jest tak świetne, że to jest piękne. Cieszę się, że ten smoczy motyw został troszeczkę popchnięty w tym DLC. Bardzo się cieszę, uwielbiam smoki. Lots of speculation to be had there. At any rate, abandonment by the greater will, or no, Marika took up the power of the Elden Ring that the Fingers offered for her own reasons, and the abandoned Fingers spread the glory of the greater will through her, and she through them. To, że ona wysrywa jeszcze małe palce, małe ręce podczas walki, to jest taki bullshit. To jest taki kurwa bullshit. Ja ciągle myślę mechanicznie, bardzo często jak biję te bossy w stronę mojego RL1, nie? Jak będę chciał kiedyś w końcu je przejść w DLC. I niektóre mechaniki, mam wrażenie, że na bossach będą tak strasznie ciężkie do ominięcia, żeby nie dostać one-shota, że to jest straszne. Straszne po prostu. Plus właśnie przyzywanie adów na RL1 to będzie... Ugh. Another important item on this topic is the ancient seed talismans that can be found. Nie czytałem ich w ogóle. The two fingers around an Erd tree seed. They had a hand in the birth of the Erd tree. All this while... Palce miały rękę w narodzinach drzewa. Vati, przestań. Please stop. Proszę. Ja ciebie proszę. On to mówi tak spokojnie i tak bardzo, jak na jego przystało, w takim tonie lekkim, że można tego nie wychwycić za pierwszym razem, nie? Tak na od razu. Well, the fingers claimed to be envoys for the greater will, but that's a lie. The greater will is gone. The fingers are alone, operating on outdated guidance. This is something that many characters suspected, but most characters in Elden Ring assumed that this happened around the time the Elden Ring was shattered. It's a revelation that the fingers have been broken for a really long time, and so the Tarnished too is alone, following this guidance of grace that now likely only belongs to Marika herself, if anyone. And Marika might have played friendly with the Horn Scent for a time, but eventually she had... No właśnie, a propos tego, co mówiłem, co nas jako zmatowieńca prowadzi, nie? W sumie my ciągle mamy prowadzi nas łaska cały czas, nie? I mechanicznie, i teoretycznie wychodzi na to, że lorowo, według story, ciągle prowadzi nas łaska, ciągle nam wskazuje miejsce, gdzie mamy dążyć. Nawet w DLC na tej mapie na całej, nie? Mamy wskazane plus minus, gdzie mamy się kierować. A nie wiem, tak mi się przypomniało teraz. Tak, Black and White, tak, grałeś rączką, prawda. Bossy miały pokomplikowane lore i schowane, ale Elden robi na mnie wrażenie, jakby ktoś pisał z 5 książek naraz i żadnej nie dokończył, a potem skleił w jedną. Znaczy, wydaje mi się, że w Eldenie jest dużo bardziej to story otwarte, nie? Jest dużo bardziej widoczne na pierwszy rzut oka, bo dużo więcej mamy rozmów z NPC-ami, ale z drugiej strony jest też dużo bardziej rozległe niż story w Soulsach, więc też jest więcej niedopowiedzeń, nie? Więc tak jak mówisz, jest 5 książek, ale każda jest niedokończona, z tym, że każda jest długa, ale niedokończona. O, mamy po 200 stron z każdej z pięciu książek i nie ma z tych 100, które powinny być dodatkowo jeszcze, żeby zakończyć te książki. A w Soulsach mamy, powiedzmy, tą książkę 300-stronową, gdzie brakuje 200 i te 200 trzeba sobie dopisać, nie? Coś takiego miałem na myśli, ja wiem, ale chciałem to uściślić dla reszty. Ciekawe to jest. Ja nie jestem fanem, jeśli chodzi o tam całe story, jeśli chodzi o lore i story, jeśli chodzi o tą modę na sukces, ale wszystko poboczne, co się wiąże z tym, jest już dla mnie całkiem ciekawe, nie? Jest już całkiem ciekawe. Had what was surely vengeance when the Horn Scent were purged, subjugated and betrayed. The Realm of Shadow became this disconnected domain of death and the Shadow Tree that looms high became the realm's symbol of abandonment. A w ogóle, nie wiem, czy słyszeliście, to się dowiedziałem przedwczoraj chyba, że po angielsku jak gracie, to te fragmenty ostro drzewa nazywają się Skadutri Fragment, nie? Skadutre Fragment. Jak wszyscy się już zdążyli nauczyć, mówimy na to albo Skibidi Fragment, albo Skubidu Fragment i przez to, że tak wszyscy się naśmiewali z tej nazwy, ktoś napisał, że ej, tak naprawdę Skadu to jest stary zapis w jakimś staroangielskim języku słowa shadow,
że to jest cień, więc powinniśmy skadu jako shadow czytać. No ale coś czuję, że to się nie przyjmie i to będzie już zawsze Scooby-Doo fragment albo Skibidi fragment i tak już zostanie do końca świata. Też to słyszałem, bardzo lubię ten detal. Jest ciekawy na pewno, jest bardzo ciekawy. Not Grace. Before she left, Marika bathed the village of her home in gold, placing a small illusory tree that restores the health of those nearby. She did this knowing full well that there was no one left to heal. Then she left, never to return. Not even for her son, who she left behind to endlessly enact her subjugation of the realm of shadow. So, next, let's talk about Mesmer, the Impaler. As anticipated, Mesmer is entirely loyal to his mother, who is Queen Marika. His armor reveals that, on his mother's wishes, Mesmer made himself a symbol of fear, undertaking the cleansing crusade she desired. And in the end, all those stripped of the grace of gold would perish. In the embrace of Mesmer's flame. To this end, he had his black knights, fire knights, and common infantry, not to mention the Carrion forces who followed R'lana into war on Mesmer's behalf. So it was that the Hornsent were purged in a war without end. A phantom at Castle Ensis bemoans, "O Marika, I beg, embrace your child and give us a sign. How long must this holy war stretch on?" But Marika never returned, testing their faith. One phantom even raises the possibility that Mesmer himself has been abandoned. And he has. The final straw for him is when you, a tarnished who would become Elden Lord, arrives at his doorstep. Oko Mesmera to pieczęć Mariki, tak, 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 zauważyłem to oko. A lord devoid of light. No, mother. Forgive me. Be taken in the jaws of the abyssal serpent shorn of light. Like his siblings, Mesmer was born cursed. In fact, the game likens his curse to Melanus, who is heavily implied to be his younger sister. Mesmer. No widzicie, czyli coś tam się dowiadujemy o Melinie, być może. To chyba nie jest bezpośrednio powiedziane, prawda, że ten Teges? Wiem, jest tylko napisane, że Mesmer, tak jak jego młodsza siostra, nosili wizję ognia. Nie jest powiedziane, że to jest Melina, nie? Dokładnie, ale też ja sobie patrzyłem na... wpisałem sobie jakieś family tree Elden Ring w Google'ach grafice i bardzo właśnie dużo tych obrazków na Google grafika pokazywało właśnie ich kurkę całą jako rodzeństwo. Mesmera, Malenie, Mikele i właśnie Melinę. I ja miałem takie w głowie, czemu Melina jest aż tak na pewniaka wkładana tutaj jako jego siostra? A to wygląda na to, że rzeczywiście w opisie samego tego płomienia Mesmera jest napisane coś o jego siostrze młodszej.
To może mieć sens, nie? To nie jest jakieś bezpośrednie nawiązanie, bo nie jest pisane, że Melina konkretnie. Chyba, że coś napisze zaraz Mati Videos powie nam, nie wiem. To nie słyszałem o tym, ani nie patrzyłem na opis tego mesmerowego ognia. Two, it is said, bore a vision of fire. We learn this from the item Mesmer's Kindling, which describes the fire that endlessly burns within him, a dark thing, eaten away at by a wicked serpent. His remembrance elaborates on this serpent, stating, a malevolent snake writhed within Mesmer, and so his very mother plucked out his eye and put in its place a seal of grace. So I was wrong about this eye. It wasn't the slitted eye of dragon communion. Instead, it was Marika's seal of grace, holding back something terrible. The description continues to state that even with this seal in place, Marika's fear compelled her to secret away her child within the realm of shadow, hidden away, keeping company with the original sin and a hatred that would not be confined. Znaczy to ma sens, bo chyba też parę dni temu mi mówiliście, nie? Że ja tego też nie czytałem opisu oczywiście, nie udało mi się, nie doszedłem do tego, żeby go przeczytać, ale to ma sens, że rzeczywiście jeśli ona dała mu to specjalne sztuczne oko, żeby trzymał swoją tą złą część siebie przed ludźmi, żeby jej nie pokazywał i w momencie, kiedy ją wyciąga i niszczy, nagle zamienia się w jebanego... Węża po prostu. To jest ciekawe. Że to jest ta jedna rzecz, która powstrzymywała go przed tym, żeby nie być pojebem już całkowicie, nie? There's so much more to say about this base serpent and the dark fire. There's so much more to say about Mesmer. We even learn from Gaius's remembrance that Mesmer was an older brother to Radahn, meaning Mesmer's birth and thus the birth of Melina as well likely would have arrived much. Przepraszam. Narodziny Melaniny. Earlier in the timeline. And there's a ton of curiosities with Mesmer's knights as well, some of whom were loyal, some who were disloyal, and some of whom occupied this space of reluctance in between. But those stories are better off in other videos. In the interest of moving on, there is one last thing I want to talk about with Mesmer, and it's that in the cut dialogue, Mesmer notes that Mikkola has spoken of us to him, and indeed we do know that Mikkola did come through this shadow keep, divesting himself at the crosses all the while, which brings us to our next topic, Saint Trina. Each cross of Mikkola is a piece of himself, marked with his great rune. Arms, an eye, flesh. But there's a couple of crosses in particular that I remember as a part of what was an extremely chilling moment. As you progress along the coast towards the fissure, you notice that Mikkola has divested himself of his doubt and vacillation. Without these things, he was free, it seems, to abandon something that was very dear to him. And inside the fissure, at what is perhaps the deepest part of the land in the realm of shadow, we realize that Mikkola has actually divested himself of his love. A phantom says, "Kindly Mikkola, I see you've thrown away something you should not have under any circumstances. How will you salvation offer to those who cannot be saved, when you could not even save your other self?" His other self, his love, his fate, was Saint Trina. So to Mikkola, who was one of Marika's kin, having a second self is nothing new, really. We've now even learned from the shamans that their flesh melds harmoniously with others, after all. Actually, the fact that Saint Trina was able to be discarded might even suggest that Radagon could have become divested from Marika in a similar way. But Mikkola's other half was truly... Radagon pozbył się Mariki w taki sam sposób, w jaki Mikkola pozbył się Triny. To ma sens teoretycznie, nie? Tylko jak to dokładnie działa? Bo wiemy, że Mikkola pozbawia sam siebie po prostu w różnych miejscach części swojego istnienia po prostu.
Tu się ręki pozbędzie, tu się miłości pozbędzie, tu się pozbędzie czegoś innego, wątpliwości i wahań. Ale jak to działa? Jak to wygląda? Tak realnie, powiedzmy, załóżmy, że jesteśmy w tym świecie. Jak to działa, że się tego pozbywa w tym miejscu? Zrobi takie siup, odkleja od siebie i kładzie na ziemi i w tym miejscu to leży. W jaki sposób miałby to Radagon zrobić z Mariką? Bo tego nie rozumiem. Nie ten. Ale ma to sens, no, że być może rzeczywiście przez to mamy osobną Marikę i Radagona momentami. Według story, według lore. Special. And she was renowned for granting peaceful sleep to many in the lands magia. Between, no, which pewnie magia. I imagine would have been very much appreciated in this land that's filled with the weary undead. So Saint Trina naturally had many followers, and perhaps at the fore was Teolier, whose obsession with Saint Trina returns almost immediately when Mikola's enchantment finally breaks. I'm feeling rather lost, haunted by memories of Saint Trina, her visage, her scent, the lure of velvety sleep. Would kindly Mikola chasten me for falling for Saint Trina, while knowing that she was the discarded half? The problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. Saint Trina is below, defended by a putrescent knight who is basically tainted flesh once given eternal rest that now serves Saint Trina. Die enough times to Saint Trina's nectar and you will hear her words. Make Mikola stop. Don't turn the poor into a god. Godhood would be Mikola's prison. A caged divinity is beyond saving. You must kill Mikola. Grant him forgiveness. All of this makes you realize that if godhood really would be Mikola's cage, as Saint Trina believes, then it really might have been Marika's cage as well. It echoes what the Saw Seals suggested long ago, that solemn duty weighs upon the one beholden, not unlike a gnawing curse from which there is no deliverance. In the end, Marika's cage divinity is likely a part of why she shattered the Elden Ring. And so, Mikola's divinity would surely come at a cost to him. He would essentially be sacrificing himself to bring about that gentle age in the name of everybody who would fall under his enchantment. And this enchantment is a tendency that Mikola regains when he returns in full force as a god, because once charmed by Mikola, a circlet of light adorns your head. And according to the description of the circlet of light, which you receive after Mikola's defeat, this enchanting circlet would have been the foundation of Mikola's Age of Compassion, not the Elden Ring. Presumably, in his age, all would be charmed. But Mikola found one that would refuse to be embraced. You. No wonder, as one god and one king consort is all the world needs. And... Czyli to rzeczywiście o to chodzi, tak? Dlatego... Znaczy, wiemy czemu Mikola chce nas zabić, tak? I to rzeczywiście ktoś z was powiedział wcześniej, że chce nas zabić Mikola z Radanem za to, że nie daliśmy się... Że nie ma na nas wpływu. Że na nas, jako na Tarnished, nie ma wpływu całkowicie to ta manipulacja Mikeli. Dlatego nie chce nas w tym świecie. To jest ciekawe. To jest już potwierdzone w takim razie, wychodzi. Radagon tak jakby nie ma jednej ręki. Może to właśnie była Marika, tak jakby, jakkolwiek to brzmi, chociaż w sumie w cutscence ona wisi i się robi ruda, to może nie odrzucił tak w pełni, kurwa, szósta książka, tak. Plus za duszę Radagona, za wizerunek Radagona, tak? Czy eleńskiej bestii możemy kupić młot Mariki, gdzie Mariki nie biliśmy teoretycznie, nie? Biliśmy Radagona, więc no tutaj jest takie. W którą stronę zechcesz, tak sobie to wytłumacz. Boskość Michy to podobnie jak boskość Ameryki. Dokładnie tak. Tylko, że nie polubiły obie. Znaczy, nie polubili się Marika z Mikelą.
jeszcze Marika i Radagon z Mikelą i Triną, a Trina to w ogóle jest przeciwko Mikeli. Tak jakby, nie wiem, Radagon był przeciwko Marice. Tego nie, może był, a Radagon przeciwko Marice. Kurde, cholera wie. Nie wiem, ale oni byli jako jedność jednak na końcu. Tylko sobie kolorki włosów zmieniali w momencie, kiedy chcieli. Na to wychodzi. Siemanko, Hades, dobry wieczór. You're the chosen Elden Lord of a different age. Whatever ending that may be for you. So, naturally, you would have refused to be embraced. Thank you for watching, and thank you for listening to me, even with my nasally COVID voice. Sorry about that. Before I go, COVID voice. Currently have a limited time. Nie wyczułem. 27% off your first displate and 37%. Nie wyczułem covidowego głosu w jego głosie tutaj. Brzmiało tak zawsze i tak samo jak wszystkie inne jego filmy, szczerze mówiąc. No Jezus Maria, i to jest to, nie? Nie wiem, czy tak też macie bardzo często, jak obejrzycie te filmy, które teoretycznie mają wam coś wytłumaczyć, że oprócz tego, że coś wam wytłumaczyli, to przy okazji wytłumaczyli dużo, ale dalej każda z tych wytłumaczeń, każde z tych zdań, każde z tych opisów itemów pozostawia jakieś dziury, które dają ci kolejne, już mniejsze pytania, bo teoretycznie ten ogół został wytłumaczony, ale żeby się wgłębić jakoś mocniej... strasznie. Może Trina to uosobienie takiej szczerej miłości Mikeli, którą tam odrzucił według tego krzyża? Na to wychodzi. Więc porzucił wątpliwości co do tego, by wprowadzić reżim miłości do niego, którego samemu, którym jako tarnisz się właśnie sprzeciwiamy. Wydaje mi się, że bo to ma być Age of Compassion, tak? Czasy współczucia. A nie miłości, ani niczego innego. Mi się wydaje, że my jako tarnisz w ogóle wszystkiemu się opieramy, co przedstawia Mikela. Więc czy byłaby ta miłość, by jej nie było, to pewnie byśmy się oparli jako tarnisz. Tak strzelam. Spokojnie te dziury Vati może ci uzupełnić w każdym kolejnym filmie, tak. On chyba ze 3 razy, albo jeszcze więcej, ja wyliczyłem chyba 3 razy. 3 razy podczas filmu co najmniej powiedział, że ale to temat na inny film, nie? Oczywiście będzie masa okazji jeszcze, żeby posłuchać czy jego, czy może innych twórców na temat tego, co się mogło wydarzyć innego, nie? On sam na początku filmu powiedział, że to jest tylko scratching the surface, nie? To jest tylko liźnięcie tego tematu ogólnego, żeby wytłumaczyć całe DLC, ale pewnie w każdy temat można się jeszcze mocniej wbić i jeszcze lepiej go wytłumaczyć, więc ja jestem ciekaw po prostu. Ile można rzeczywiście wyciągnąć informacji, takich konkretnych, które rzeczywiście są jako prawdziwe, pokazane z itemów i tak dalej, które można te kropki połączyć magiczne, a ile rzeczy zostanie nam całkowicie do domysłu i pewnie nigdy się nie dowiemy, jaka jest prawda na przykład, nie? Bo tak jak mówiłem jeszcze przed premierą DLC, na bank DLC da nam dużo odpowiedzi na wiele nierozwiązanych pytań, ale też da nam jeszcze więcej pytań, nie? I jeśli to jest jedyne DLC, jeśli to jest jedyna gra w ogóle w uniwersum Elden Ring, bo z tego co możemy się domyślić, prawdopodobnie Miyazaki z tych jego wywiadów można się domyślić, że chyba pracują nad nowym IP, które nie jest ani Eldenem, ani Soulsami, ani Sekiro, ani Bloodborne'em, więc to będzie ostatnia gra, ostatnie DLC, jak na najbliższe parę lat co najmniej, w świecie Elden Ringa, więc tutaj dowiemy się czegoś, ale dziury pozostaną tak samo jak pozostały po Soulsach, nie? Soulsy się skończyły, a i tak dalej mamy mniej informacji niż byśmy chcieli, więc domysły, mimo że Soulsy się skończyły, kiedy wyszły Soulsy trójka? 2016 czy 17? Jakoś tak, nie? 17 albo 16. To i tak od tylu lat ciągle mamy parę pytań, które chuj wie jaka jest odpowiedź, pewnie się nigdy nie dowiemy. Mimo tego, że być może Miyazaki ma tam w swoim kajeciku, w swoim biurze w From Software napisane dokładnie na przykład, czy Nameless King jest synem Gwyna rzeczywiście, czy nie jest. Czy Soler jest synem Gwyna, czy nie jest. I takie różne rzeczy, których całkowicie nie mamy pojęcia do dzisiaj, nie? Więc to jest ciekawe. Fingers, but many more holes. Czy torrent to Melina? Właśnie, bo też było pytanie na temat tego przed DLC, że czemu
To Rani daje nam Torrenta. W ogóle motyw Rani też nie jest ruszony, nie? Całkowicie. Jest teoretycznie motyw księżyca. Jest motyw księżyca i tych czarów karyjskich i tak dalej. Więc może coś z tym, może tam, w tym zamku Relany, może coś się dowiemy z itemów, albo z opisu czegokolwiek? Nie mam pojęcia. Ale czy Melina to Torrent? Nie no, wiemy, że Melina prawdopodobnie jest rzeczywiście młodszą siostrą Mesmera, tak? To możemy się prawie domyślić. Będę mówić prawie, bo nie mamy na pewno, bo wiemy, że Mesmer miał młodszą siostrę, ale nie jest powiedziane kto to. Wiemy, że miała zamiłowanie do ognia, takie samo jak on, ale to tyle, jeśli chodzi o Melinę. Miyazaki, kurwa, Albedo, Rubedo, na której stronie to było o tych pierwiastkach, bo musimy pokolorować. Czekaj, The Alchemist. Wpiszmy sobie The Alchemist. Elden Ring. Czy on coś już nagrał z DLC? Czy jeszcze nie? Ma coś. 11 godzin temu. Ale ma film o nazwie Czy Shadow of the Dead jest za trudne. Ja sobie to wrócę do tego. Do playlisty. Może sobie zobaczymy, co The Alchemist ma do powiedzenia. Nie dzisiaj już oczywiście. Co The Alchemist ma do powiedzenia na temat trudności Elden Ringa, nie? Czyli Torrent to brat Mesmera. Realnie daje dzwonek dla casuali. Ten film z Radanem, Help Me, zapisz sobie. Albo jest na DLC rozmowy wrzucone. Jaki Help Me? Ja nie wiem, który film mówimy. Chyba, że już wyłączyłem, nie wiem. Torrent był Mikeli, pojechał do Mesmera. U Mesmera malenia kunia zajebała Mikeli. Pojechała do ziem pomiędzy i przekazała nam go. Ale kurwa, dlaczego to chuj wie? No właśnie. Czemu? Torrent był Mikeli. Pojechał do Mesmera. Mikela pojechał do Mesmera. Bo teoretycznie wiemy, że rzeczywiście Mikela był w Shadowkeep, w Dążonie Cienia. Piękna nazwa, będę się nią jarać do końca chyba życia. W Dążonie Cienia był Mikela, bo tam część swojego ciała zostawił, nie? Czy był na koniu na Torrencie? Być może. W filmówce tej najpierwszej trailerze rzeczywiście Mikela jedzie na Torrencie, czy tam to było chyba jeszcze w ogóle nawet nie filmówka, tylko zdjęcie, że tak robimy DLC, tam rok temu chyba je wrócili, nie? I co dalej? Skoro Mikela był przeciwko Mesmerowi, mimo to Mikela był Shadowkeep w Dążonie Cienia, Melina jest siostrą Mesmera, prawdopodobnie, i Melina miała kunia. Czemu Melina ukradła kunia Mikeli? I w jaki sposób ukradła kunia Mikeli? Kurwa! Czemu Melina zabrała kunia Mikeli? Co jest? Skoro Melika może być Radagonem albo odwrotnie, Majkelek Trinom i vice versa, to oczywiste, że Melina daje nam sama siebie. Chce mieć pewność, że nas zaprowadzi tam, gdzie chce. To ma jakiś sens. To ma jakiś sens. Jak każda z teorii, której nie da się odrzucić tak ewidentnie, nie? Że nie ma, ale też nie można jej przyjąć ewidentnie jako pewną, to właśnie to, co mówiłem, nie? Że teraz będzie, jeśli mamy jakieś informacje konkretne i nie dostaniemy żadnych innych, to nie da się żadnej teorii teoretycznie ani perfidnie odrzucić, ani perfidnie przyjąć jako prawdziwej, nie? Jakby Torrent był final bossem, to by było zajebiście.